kochani, chciałem dzisiaj poruszyć taki temat, powiem tak, którego w Łodzi nie mógłbym poruszyć, bo mi już zakazali mówić o tym człowieku. W zborze w Łodzi powiedzieli, absolutnie nie, o Dawidzie już masz nie mówić więcej, bo to źle brzmi. Ty jesteś Dawid, on jest Dawid, to nie. Więc w związku z tym do Łodzi mam inne rozważanie, ale w Wiśle jeszcze mi tego nikt nie powiedział. W związku z tym porozmawiamy, jak wychować króla. No bo jak wychować króla, nie? Każda mama się zastanawia, jak wychować swoje dziecko, żeby było wielkie, żeby było wierne Bogu, żeby jego życie było spełnieniem wszystkiego, wszystkich nadziei, które pokłada w nim. Ale tak samo jest z Panem Bogiem i nami. Pan Bóg się zastanawia, jak wychować tych ludzi, jak wychować ten zbór, jak wychować tą rodzinę, żeby mieć ich w swoim królestwie. Żeby wszystko, co chciałby dla nich, radość, szczęście i nawet te smutki, żeby to wszystko w ich życiu było wypełnione. Tak zupełnie. Aby ta wiara była zbudowana. Aby to, co chce, aby to się objawiło. I Pan Bóg miał pewien, może pozwólcie, że tak to nazwę, pewien problem. Bo ukochał tak bardzo Izraela jako swoje dzieci. Ale te dzieci raz po raz, jak w lekcji mówiliśmy, różnie się zachowywali. W pewnym momencie postanowili, że oni by chcieli mieć takiego widzialnego wychowawcę, że chcieliby mieć króla. I Pan Bóg wybrał takiego człowieka, który miał być królem, tak? Wybrał Saula. Ale pomimo wychowania, pomimo to, że próbował wszystkiego, co tylko mógł, ten Saul nigdy nie darzył go takim zaufaniem, jakiego ojciec, jakiego Pan Bóg by chciał od niego. A jeżeli król nie darzył Boga zaufaniem, to i naród pójdzie za królem. Więc Pan Bóg potrzebował człowieka, którego będzie dało się wychować na króla, żeby faktycznie był królem, żeby darzył go absolutnym zaufaniem. No, Saul może na początku tak, ale później zaufał wszystkim, zaufał wróżce, zaufał sobie, sam jak nie było kapłana, to stwierdził, a dlaczego nie? Ja mogę być kapłanem. I tak nisko upadł, że Pan Bóg w końcu musiał powiedzieć, że żałuję, że wybrałem Saula i jego ród. I wybrał człowieka. I tak jak się zastanowicie, to ostatni człowiek, którego należało wybrać. Pytanie, czy Dawid był dobrym królem? Czy Dawid tak z ludzkiego punktu widzenia, czy to był dobry król? Pan Bóg powołuje Dawida jako nastolatka. Mówi do jego ojca, mówi, słuchaj, nie masz tu jeszcze jednego syna, bo Pan Bóg mówi, że to nie ci. Jest na pastwisku, ale daj mu spokój, on ma co robić. I w końcu Pan Bóg mówi do Samuela, ale przyprowadź go. I wybiera. I Samuel namaszcza go na króla i co dalej? Nic. Nic. Coś się zmieniło w życiu Dawida? Samuel go namaścił i dalej go wysłali do owiec. To jest przyszły król? W taki sposób wychowujemy króla? I potem jak Dawid w końcu osiąga coś, staje się kimś, nawet o nim śpiewają panny izraelskie, jak to mówią, że Saul to tam swoje tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. I co potem? No to teraz już jest ten czas. I mogłoby się Dawidowi wydawać, że teraz to już jest ten czas. A jednak nie. A jednak za moment dosłownie będzie wygnańcem. Będzie uciekał do tego stopnia, że w pewnym momencie będzie musiał udawać obłąkanego, żeby zachować własne życie. Jak wychować króla? Jak sprawić, że król absolutnie zaufa Bogu? Na dworze królewskim pojawiła się postać. Na dworze Dawida pojawiła się postać. Zanim jeszcze Dawid
na dobre utwierdził się jako król, to ktoś postanowił mu pomóc w tym. Czy pomógł? No zobaczymy. Dawid, kiedy przebywał tam w jaskini Adulama, jeszcze był uciekinierem, to czytamy, że jego rodzina do niego przyszła. I wśród tej rodziny był jeden człowiek. Jeden człowiek, który mnie fascynował jako dziecko, jako nastolatka, dla mnie to był bohater, absolutny bohater. To, co potrafił ten człowiek, nie potrafił nikt inny. Prawdopodobnie mama miała w tym coś do czynienia, bo za każdym razem, kiedy Dawid mówi o tym człowieku, to mówi o nim jako o synu Serui. Kto to była Seruja? Najstarsza siostra Dawida. Niektórzy mówią, że może z pierwszego małżeństwa matki Dawida, nieważne. To była najstarsza siostra Dawida. I jak wtedy mówiono o kimś jako o synu swojego ojca, tak o synach Serui mówiono w kontekście ich matki. To coś mówi o matce, nie? Ale ta matka nazwała tego człowieka, nazwała go Joab. Jahwe moim ojcem, innymi słowy. Bóg jest moim ojcem, nie? I tenże Joab, odważny, dzielny, fascynuje. Kiedy czytacie tą historię po raz pierwszy i tak czytacie, co ten człowiek potrafił zrobić, jak wierny był Dawidowi, tak o tym jeszcze porozmawiamy, czy aby na pewno Dawidowi, ale jak wierny był, jak dzielny był. Jemu trzeba było tylko powiedzieć, słuchaj, jest sprawa do załatwienia. Nie było pytań, nie było wątpliwości, sprawa miała być załatwiona i koniec. Odwaga. Trzeba się zastanowić, czym jest odwaga. Bo tak wstępu, wiecie, czy ja jestem odważnym człowiekiem, można się zastanowić, a każdy o sobie, ale powiecie, ja o sobie myślę, no nie jestem. Ja boję się na przykład, jak mnie zamkną w takiej długiej puszce i wyślą tak kilka kilometrów nad ziemię, to w samolocie, no ja się strasznie boję, bo ja wiem, co się dzieje. Wiecie, ja mam straszny lęk wysokości, jak tak stanę na balkonie i popatrzę w dół, i ktoś postarał się, i mój znajomy chciał mi pomóc w moim braku odwagi. I zanim wsiadłem do samolotu, to powiedział mi tak. Mówi, Dawid, ty masz lęk wysokości, ale słuchaj, jak spadniesz z 5 metrów, no to może się stać coś złego. Ale jak spadniesz z kilku tysięcy, to ci się już nie stanie absolutnie nic. I mój pomógł mi w ten sposób. I wsiadałem do tego samolotu bez żadnego problemu. I od tego czasu zawsze sobie przypominam to, co mi ten człowiek powiedział, że w sumie to bezpieczniej lecieć samolotem, niż wyjść na balkon. Wiecie, jako mały chłopak, taki naprawdę mały chłopak, w telewizji zawsze jak tata oglądał wiadomości, to ja oglądałem z nim, więc razem oglądaliśmy wiadomości. Ja niewiele rozumiałem, ale miałem komentarz taty. I raz na jakiś czas widziałem ludzi, którzy absolutnie są najodważniejszymi ludźmi na świecie. Ja odważniejszych ludzi nie znam. Jak czasem jest wypadek w kopalni, to wysyłają tam, jak dzisiaj pamiętam, przed oczyma mam, jak wychodzą z brudnymi twarzami, z takimi metalowymi plecakami, jak wychodzą jeden po drugim, często smutni z kopalni. Ludzie, którzy potrafią wejść w najbardziej miejsce, w mały chodnik, wczołgać się, żeby kogoś stamtąd wyciągnąć. Ja nie wiem, czy są odważniejsi ludzie niż ci, którzy zejdą setki metrów pod ziemię, żeby kogoś wyciągnąć z małego chodnika, który w każdym momencie może się zawalić. To jest największa odwaga, jakiej ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić. Nie potrafię sobie czegoś takiego wyobrazić. I taki był ten człowiek, taki był Joab, najodważniejszy człowiek. Dawid był odważny, ale Joab, syn Serui, to był ktoś niesamowity. I posłuchajcie o tym Joabie. Posłuchajcie, proszę wróćcie do tego. Nieraz na pewno Joaba, historię Dawida, historię tego, jak Joab Dawidowi pomagał, jak Joab był dla niego wsparciem. Nieraz tą historię czytaliście. Jak trzeba było Uriasza, prawda, Hetytę, bo Dawid miał pewien problem, coś chciał ukryć. Jak trzeba było Uriasza zgładzić, to Joab nie miał z tym problemu żadnego. Tak? Jak trzeba było zdobyć Jeruzalem, to przecież Joab wszedł przez taką wąski
kanał i otworzył drzwi Jeruzalem. Przeszedł przez cały Jeruzalem, otworzył. Jebuzyci powiedzieli, nigdy tu nie wejdziesz, Dawid, nigdy. Otworzył, proszę bardzo, wejście. Armia zrobiła swoje. To był Joab. Nie bał się absolutnie niczego. Przyłączył się do Dawida w jaskini Adulama i dalej czytamy w pierwszej księdze Kronik 11:4, bardzo ważny moment w życiu Dawida, bardzo ważny moment, bo oto ma zdobyć Jeruzalem, w końcu ma zostać królem, w końcu ma być tym, na kogo został namaszczony jeszcze jako nastolatek. I tam 11:4, pierwsza Kronik, następnie Dawid wraz z całym Izraelem wyruszył na Jerozolimę, to jest Jebus, wtedy tak się nazywa, na obszar zamieszkały przez Jebuzytów. Mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida, nie wkroczysz tutaj, lecz Dawid zdobył twierdzę Syjon i stał się naczelnikiem miasta. Pierwszy do miasta, dalej czytamy, pierwszy do miasta wdarł się Joab, syn Serui, i to on został naczelnikiem. Więc to on został głównodowodzącym wojska Dawida. Jego wrogowie się go bardzo bali. Joab to był taki człowiek, czytamy o królu, o tym, że w pewnym momencie Joab wraz z Dawidem poszli do ziemi Edomu i tam, to jest dalej w pierwszej królewskiej 11:14 i tam w tej pierwszej królewskiej jest taki opis. Ja nie będę całego tego, nie mamy tyle czasu, nie będę całego czytał, ale był tam pewien człowiek o imieniu Hadad. I ten Hadad miał ojca, który jak usłyszał, że Joab przychodzi do tej ziemi Edomitów i tam ma zrobić porządek, to wolał swojego syna wysłać jako młodego chłopca do Egiptu i żeby tam w tym Egipcie został i został tam do momentu, kiedy usłyszał, że Joab już nie żyje. Ludzie się go tak bardzo bali, że bali się w swoim własnym państwie być, woleli pod ochronę Egiptu uciec, żeby nie wracać do siebie. Bo wieść niosła, że jak zadrzesz z Joabem, to on cię znajdzie, nawet u ciebie w domu. Także z Joabem się nie zadzierało. Joab to był człowiek, od którego uciec się nie dało. Absolutnie dzielny, absolutnie oddany, wierny tronowi Dawida. Wierny do granic możliwości. Saul miał podobnego człowieka, który się nazywał Abner. Ale Abner był trochę inny. Abner był trochę bardziej nastawiony na to, bo Joabowi nigdy nie przeszło przez myśl, żeby tron Dawida, żeby stać się królem. A tak wtedy zdarzało się, że generał to był dowódca, to był człowiek dzielny i nieraz król ginął z ręki dowódcy i dowódca stawał się królem. Tak w tamtych czasach bywało, ale Joab nigdy nie chciał być królem. Joab chciał być tylko i wyłącznie dowódcą wojska. I jeżeli ktoś zagroził jego pozycji, przez moment zagroził jego pozycji, to jego życie było bardzo krótkie. I tak było. Jego wrogowie się go bardzo bali. Czytamy, że Hadad nawet bał się wrócić do siebie, ale Joab był też twardy i pozbawiony uczuć. To też sprawiało, że jego sława, tak w cudzysłowie, roznosiła się po całej ówczesnym tym centrum. I w pewnym momencie Dawid ma zostać królem, takim już zupełnie nad całym Izraelem, ale oto Abner, dowódca wojska Saula, postanawia, że jeszcze nie teraz. On jeszcze na tron Saula wprowadzi jego syna. I oto, wiedząc o tym, że Bóg zaplanował, że to Dawid będzie królem, Abner, czyli dowódca wojska Saula, przeciwstawia się temu. Mówi, o nie, jeszcze ja tu mam coś do powiedzenia. Abner to był ten, który podjudzał Saula przeciwko Dawidowi. Abner to był ten, który zawiódł tam w pewnym momencie w jaskini, kiedy to Dawid przyszedł i Saul mógł zginąć. I Abner to był ten, który faktycznie miał coś przeciwko Dawidowi. Który chciał się pozbyć Dawida raz po raz.
pomimo obietnicy Bożej. Abner to był człowiek, który potrafił postawić się Panu Bogu. Taki to był człowiek. I w pewnym momencie właśnie Abner i Joab stają przeciwko sobie. I pamiętacie tą historię, jak jeden wybrał 12 dzielnych mężczyzn i drugi wybrał 12 dzielnych mężczyzn. I ci mężczyźni rzucają się na siebie tak, żeby całe wojsko nie musiało walczyć. I ci mężczyźni rzucają się na siebie i giną wszyscy. Z tych 12, tych 24 młodych chłopaków jeden drugiemu zadaje cios i 24 ginie. To był taki obraz tego, co by się stało, gdyby Joab i Abner walczyli przeciwko sobie. Jeden i drugi był równie kompetentnym żołnierzem. Jeden i drugi był równie sprawny i nie mogli stanąć w otwartej walce jeden przeciwko drugiemu. Ale Joab potrafił jeszcze coś, bo Abner był zwykłym żołnierzem, dzielnym, oddanym, ale żołnierzem. A Joab do tego jeszcze był bardzo sprytny. W pewnym momencie też zapewne pamiętacie tej bitwy w 2 Samuelowej 2:23. Przeczytajmy ten kawałek. 2 Samuelowa 2:23. Tego dnia rozgorzała też bardzo ciężka bitwa. Abner i Izrael zostali pobici przez siły Dawida. Byli tam synowie Serui, tak? No, jak była bitwa, to synowie Serui byli tam na pewno. Joab, Abiszaj, Asael. Asael był tak szybki w biegu jak gazela. Właśnie on rzucił się w pogoń za Abnerem. Biegł prosto za nim i nie zbaczał w żadną stronę. Abner obejrzał się za siebie i zapytał, czy to ty jesteś Asaelu? Tak to ja, odpowiedział Asael. Na to Abner, zbocz sobie w prawo albo w lewo, schwytaj któregoś z młodych i na nim zdobądź jakiś łup. Oto brat Joaba goni, ściga tego dzielnego, starego wygę, tego generała Saula, czyli Abnera. I goni go. I ten generał się w pewnym momencie obraca, mówi, słuchaj, nie goń mnie, bo źle się to dla ciebie skończy. A Asael, młody brat Joaba, wiedział, co by to było, gdyby on tego generała w końcu dopadł i by tą zbroję z niego zdarł i by ją przyniósł. Wiedziałby, jaka chwała by go za to spotkała. Więc biegł za Abnerem. Abner dwa razy mówi, zbocz sobie w prawo albo w lewo i schwytaj któregoś z młodych i czytaj niedoświadczonych i tam sobie zdobądź na nim jakiś łup. Asael jednak nie chciał zboczyć z drogi. Abner zawołał i posłuchajcie, co Abner mówi. Przestań mnie ścigać, dlaczego miałbym powalić cię na ziemię, innymi słowy zabić, jak mógłbym spojrzeć w oczy twojemu bratu. Joabowi. Nawet Abner mówi, Asael, słuchaj, nie ścigaj mnie, bo jak mnie będziesz ścigał, to ja ci zrobię krzywdę. A jak ci zrobię krzywdę, to będę miał do czynienia z twoim bratem, Joabem. Każdy się bał Joaba. Każdy. Każdy. Ludzie uciekali w popłochu, jak słyszeli, że Joab tam będzie. Nikt z Joabem nie zadzierał. To był człowiek odważny i bezkompromisowy. Ale Asael nie ustawał w pościgu i Abner uderzył go końcem włóczni w brzuch. Końcem włóczni. On mu nie chciał zrobić krzywdy. Ale ten strongman, jak wziął tą włócznię i obrócił tym tępym końcem i uderzył go w brzuch. Abner uderzył go końcem włóczni w brzuch, tak że włócznia przeszła na wylot. Asael padł na miejscu i skonał. Abner nie potrafił uderzyć słabo. Abner wiedział, co robić z bronią. I pomimo to, że próbował Asaelowi uratować życie, próbował go może pozbawić siły, żeby biegł, to jednym uderzeniem pozbawił życia Asaela. I w pewnym momencie, jak ta bitwa się skończyła, w pewnym momencie, kiedy Abner pokłócił się z synem Saula, którego próbował na tronie Saula ustanowić, to Abner przychodzi do Dawida i mówi, Dawid, czemu my mamy być wrogami? Czy ty byś mnie nie przyjął? Czy ty byś mi nie wybaczył? Czy ty byś nie był mi przychylny? I Dawid mówi,
I co mówi Dawid? Co w takim momencie robi dobry król? Kiedy zdrajca, człowiek, który podjudzał Saula przeciwko Dawidowi, co robi dobry dyplomata w tamtych czasach? Na co zasłużył Abner? Absolutnie na śmierć. A co robi Dawid? Przyjmuje, mówi Abner, nie ma problemu. Wszystko wybaczone. Wszystko dobrze. To nie jest dobre, to nie jest rozsądne. Nie zawsze. To jest dobra cecha umieć wybaczać ludziom. To jest dobra cecha zaufać, darzyć zaufaniem nawet czasem swoich wrogów. Ale to nie zawsze jest mądre. Szczególnie jeżeli jesteś królem, to nie zawsze jest mądre. I kiedy Abner odchodzi, to spotyka, odbiera telefon, tak w cudzysłowie, a oto Joab mówi, Abner, musimy porozmawiać o detalach umowy. Czy Asael zginął w sposób, czy śmierć Asaela to było zabójstwo? Czy Abner zabił Asaela? Gdyby to, co teraz, o czym mówimy, wydarzyło się w Hebronie. Gdyby Hebron był miastem ucieczki, gdyby Abner przyszedł do miasta ucieczki i zaczął opowiadać o tym, jak zabił Asaela i powiedział, była wojna, była bitwa, on za mną biegł, próbował mnie zgładzić i ja nie chcąc go zabić, ale niestety przez przypadek, po to były miasta ucieczki, żeby w takim wypadku ten mściciel krwi, powiedział, starsi mówili, tutaj była, to była bitwa, to nie był mord. Ale Joab tylko na to czekał. I mówi, co ten Dawid zrobił? Z wrogiem się brata? Mało tego, z wrogiem, który zabił mojego małego braciszka? O nie. I w pewnym momencie wyjmuje miecz i Biblia bardzo graficznie to opisuje, nie będziemy nawet czytać, bo uderzył go w brzuch i Abner umiera. Ale nie koniec. I to Joab był takim człowiekiem. Joab nie wybaczał. Ale najbardziej chyba smutna historia pochodzi z tej historii Absaloma, kiedy Dawid mówi, nie róbcie nic młodzieńcowi. Zostawcie młodzieńca. Oto Absalom, który jak nikt inny zasłużył na śmierć, który chciał zasiąść na tronie swojego ojca z tego tronu zrzucić, który na oczach Izraela ośmieszył swojego ojca. Ośmieszył, odebrał jego rodzinę. Nawet intymne sfery życia swojego ojca w jakiś sposób, prawda, wiadomo co zrobił. I w tym momencie Absalom, który zasłużył na śmierć, oto Dawid mówi, ale nie róbcie nic młodzieńcowi. Nie róbcie nic młodzieńcowi. Nie krzywdźcie młodzieńca. I 2 Samuelowa 18, 11, 14. 2 Samuelowa 18, 11, 14. Musicie przeczytać tą historię. Nie raz na pewno czytaliście. Przeczytajmy ją jeszcze raz. Oto pewien żołnierz przychodzi do Joaba i mówi, że widział Absaloma, jak ten wisi na drzewie i jest bezbronny. Widziałeś Absaloma? Wykrzyknął zdziwiony Joab. To dlaczego nie zwaliłeś go na ziemię? Dałbym ci za to 10 cykli, a na dokładkę porządny pas. Ale wojownik odpowiedział, choćbym poczuł na dłoni ciężar 1000 cykli, nie wyciągnąłbym ręki na królewskiego syna. Na własne uszy słyszałem, jak król nakazał tobie, Abiszajowi i Itajowi. Ktokolwiek napotka młodego Absaloma, niech na niego uważa. Miałbym postąpić podstępnie i odebrać mu życie? O nie! Przed królem nie ukryje się żadna sprawa i ty też nie ująłbyś się za mną. Ten żołnierz, ten wojownik, on dobrze zna Joaba. On mówi, nie. Król powiedział, nie dotykajcie chłopca. Nie dotykajcie mu, młodzieńca, 30 kilka lat, ale powiedzmy młodzieńca. Nie dotykajcie, nie zabijajcie Absaloma. Król Dawid prosił swoich generałów. Powiedział im, nie róbcie nic mu. A jednak Absalom miał z tym jakiś problem? Żadnego. Ten wojownik mówi, gdybym mu coś zrobił, to nawet ty byś się za mną nie ujął. On znał Joaba dobrze. On wiedział, że Joab był niezwykle podstępnym człowiekiem. Ty też nie ująłbyś się za mną.
Mylisz się, skwitował Joab. Szkoda mi na ciebie czasu. Po czym wziął do ręki 3 oszczepy i wbił je w serce Absaloma. Tak jakby nie starczyło jeden, nie? 3 oszczepy. 3 razy Absaloma. Z złością prosto w serce. I raz, i dwa, i jeszcze trzeci raz. A jak to jeszcze nie wystarczyło, to poprosił 10 osób, którzy byli z nim, żeby go dobili. Taki był Joab. Nie wybaczał. Nie ufał. Czy Abner zasłużył na śmierć? Zasłużył. Czy Absalom zasłużył na śmierć? Zasłużył. Czy Dawid potrafił im wybaczyć? Potrafił. Ale Dawid miał wiernego sługę, Joaba, który wiedział, co robić, jak się zachować. Tak? Tak oczywiście w cudzysłowie. I kiedy Joab zabija Absaloma, Dawid zwalnia Joaba. Na miejscu zwalnia Joaba i wybiera na generała człowieka, który nazywał się Amasa. Amasa to był kuzyn. To był Seruja, to była jedna siostra Dawida, ale jeszcze miała siostrę Abigail. I to był syn tej Abigail. I Dawid go wybiera. I Amasa w pewnym momencie jest pewien człowiek, Siba, syn Bikriego, buntuje się przeciwko Dawidowi. No i Dawid wysyła wojsko. I już nie pod dowództwem Absaloma, ale pod dowództwem Amasy. I widzicie, Joab tego nie może przeżyć. To są jego ludzie. Nawet Biblia mówi, że Amasa wziął ludzi Joaba. Dawid nie może przeżyć. Joab nie może przeżyć. Jak Dawid może zrobić coś takiego? Jak Dawid może mi tak bardzo nie ufać? Zwolnić mnie i do tego jeszcze wysłać kogo innego z moimi ludźmi, z moim wojskiem. Jak długo Amasa jest dowódcą wojska, tak długo, aż Joab go nie zabije. I też podstępnie. Też nie mógł stanąć prosto w twarz, stanąć ramię w ramię przeciwko Amasie. Joab musiał go zabić podstępnie. I tak jedną osobę za drugą, aż do momentu, kiedy Dawid zaczyna słabnąć. I w momencie, kiedy Dawid zaczyna słabnąć, to Adoniasz, tak, ten, który chciał zostać królem, który zamiast Salomona, to wtedy, w tym momencie Joab widzi, że Dawid słabnie i Joab popiera brata Absaloma. Tak? Absaloma nie poparł, ale jego brata już tak. Dlaczego? Dlatego, że tron Dawida za wszelką cenę musi się ostać. Dawid, jak już jest słaby, nie jest potrzebny, ale tron Dawida. Joab był wierny tronowi Dawida. Wszelkimi sposobami, wszystkim, co było możliwe, próbuje zachować tron Dawida. Joab ufał tylko sobie. Joab wierzył i ufał tylko i wyłącznie sobie. I kiedy trzeba było coś zrobić, to robił to sam. Nie pytał o to nikogo. Dawid, kiedy zajmował Hebron, praktycznie już zwyciężył wszystko, co można było zwyciężyć. I miał drogę otwartą do panowania nad królestwem, przynajmniej nad częścią tego królestwa. To Dawid zapytał Pana Boga, oto możemy zdobyć Hebron. Czy mam zdobyć Hebron? I Pan Bóg odpowiedział, Dawid, idź zdobyć Hebron. Joab był zupełnie inny. Joab nie pytał nikogo o nic. Joab wiedział lepiej. Brał sprawy we własne ręce. I oto Dawid za każdym razem mówi, że oto ci synowie Seruji, oto ci, z których ja jestem królem, a mimo to oni są tak twardzi, tak silni, że nawet ja jako król nie mogę nic z nimi zrobić. I tak było. Ani Joaba, ani Abiszaja, o Abiszaju to moglibyśmy mówić jeszcze bardzo długo, najstarszy brat Joaba, ani Asaela. Żadnemu z nich nie można było powiedzieć nic. Żaden z nich nie miał zaufania i relacji z Bogiem, jaką miał Dawid. Asael próbował zabić Abnera i własnymi siłami zyskać to, co wydawało mu się, że powinien. Joab tak samo, własnymi siłami. Abiszaj, ten sam styl.
trochę mniej elokwentny niż Joab, ale tak samo dzielny i odważny. Jak wychować króla? Jak wychować króla? Jak wychować kogoś, kto będzie przykładem dla ludu Bożego? Jakie cechy taka osoba musi mieć? Być dzielnym, zdolnym, elokwentnym, nieustraszonym. Czy posiadać absolutne zaufanie do swojego Boga? Co odróżniało Dawida od Joaba? Gdzie była różnica? Obydwoje byli dzielni. Obydwoje byli nieustraszeni. Obydwoje byli z jednej rodziny. A jednak jeden nadawał się, aby prowadzić Izraela, a drugi nigdy, nigdy nie wszedł w relację z Bogiem, jaka kwalifikowałaby go nawet do urzędu, który sprawował. Smutne, bo Joab po tym wszystkim, jak raz po raz, przynajmniej w jego mniemaniu, ratuje tron Dawida, kończy bardzo źle. Dawid mówi swojemu synowi Salomonowi, przekazuje, pamiętaj, co zrobili synowie Serui i nie dopuść, aby Joab, syn Serui, zasnął spokojnie. I Salomon wysyła człowieka do świątyni i Joab ginie w świątyni. Ale smutne słowa, bo wiecie, bardzo w tamtych czasach bardzo ważnym było, co się z człowiekiem działo później. Ja tak czasem wychodzę na ten cmentarz tam w Jaworzu. Tam, gdzie jest tak wielu naszych braci i sióstr pochowanych. Tam, gdzie brat Cieślar ma w orkiestrze, który grał, przez lata prowadził. Tam, gdzie leży brat Stekla i wielu, 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 wielu innych. I tak, dla mnie to jest taki obraz spocząć ze swoimi ojcami. Ten cmentarz tak trochę przypomina to, co wtedy było ważne w Izraelu. Jak był dobry król, to co jest napisane na koniec? I spoczął ze swoimi ojcami. A jak był król niegodny swoich ojców, to co się z nim działo? Pochowali go w ogrodzie, pochowali go gdzieś indziej, ale nie ze swoimi ojcami. I Joab tak kończy. Joab kończy w swoim domu. Biblia wyraźnie wskazuje, że Joab nie spoczął ze swoimi ojcami. Spocząć ze swoimi ojcami znaczyło mieć dziedzictwo w swojej rodzinie. Co znaczyło dziedzictwo? Zbawienie. O Joabie jest napisane, że ze swoimi ojcami nie spoczął. Daleki jestem, bo Biblia tego nie wskazuje, co będzie z Joabem. Ale bardzo smutne podsumowanie życia człowieka, który całe swoje siły, wszystko co miał, swoje życie ryzykował. A jednak nigdy nie zaufał Bogu tak, jak powinien. Dlatego co jest ważniejsze dzisiaj? Co jest ważniejsze w pracy? Co jest ważniejsze wśród ludzi, w których się obracamy? Abyśmy we własne ręce brali swoją przyszłość? Abyśmy własnymi rękoma wypracowywali to? I jeżeli trzeba podstępu, to użyli podstępu. Jeżeli trzeba brutalności, to użyli brutalności. Dawid niejednokrotnie mógł tak zrobić. A jednak. Joab nie powinien tak robić. A jednak. Te dwie postacie na dworze Dawida. Król i jego generał. Jeden kończy tak, w linii Chrystusa, a drugi jest pozbawiony dziedzictwa. A wydawało się, robił wszystko dobrze. Wydawało się, pomagał Dawidowi. Wydawało się, to on był tym rozsądkiem za tronem Dawida. A jednak nie.
A jednak Pan Bóg mówi, to co robił Dawid, to było to, co jest według mojego serca. A to co robił Joab, jest dalekie ode mnie. Niesamowite dwie postacie. Niesamowite dwa żywoty. Dwa życia. Zupełnie inne. Ale bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, niech was Pan błogosławi. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie. I niech Pan Bóg sprawi, że historia tego świata dobiegnie do końca już wkrótce. Jeszcze raz. Amen.